Witam wszystkich serdecznie na konferencji prasowej w ramach imprezy Grand Prix Polski w tenisie stołowym, które odbywają się u nas w Wałbrzychu od 28 lutego do 2 marca. Tak więc 3 dni Wałbrzych gości najlepszych tenisistów stołowych z całej Polski. Bardzo się cieszę. Chciałem pogratulować panie dyrektorze za to, że ten turniej jest w Wałbrzychu. I to nie chyba przymiarka do następnych turniejów, bo jestem przekonany, że takiego obiektu tenisa stołowego w Polsce mało kto będzie miał, bo na tym Dolnym Śląsku mamy ośrodek, w Brzegu Dolnym jest Nowa Ruda, ale tutaj obecnie jest zaplecze niesamowite, bardzo dobre, bo wszystko jest na miejscu. Tutaj w kapciach można chodzić i zobaczymy. Przyjadą zawodnicy, przyjadą trenerzy kadry narodowej, to zaraz będzie pan Kusiński, zaraz będzie chodzić, patrzeć, a jakie stoły, a jakie tego, jaka sala, to treningowy. Chcę powiedzieć, macie przygotowany fantastycznie turniej. Tylko pogratulować. Tomek, panie dyrektorze, serdecznie wam gratuluję w imieniu zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego i w imieniu naszego Związku Dolnośląskiego. Dolny Śląsk to jeden z najsilniejszych okręgów w kraju. Bardzo dobrze pracuje z młodzieżą. Mamy tutaj wspaniałą zawodniczkę, Natalię Bajor, która zakwalifikowała się na Igrzyska Olimpijskie do Chin. To są młodzieżowe, po raz drugi jest organizowana ta impreza w wieku do 18 lat. Także będzie tu startowała. Myślę, że Wandzi, który jest mistrzem Europy w grze podwójnej, będzie, no, nie będzie Natalii Partyku, ze wiadomo z jakich powodów, ona ostatnio jest w Dubaju, jeździ cały czas za granicą i tak dalej. No, namawiałem, dzwoniłem z Natalką, rozmawiałem, przepraszałem ją i prezesie bardzo chętnie, ale następne. Ja mówię, jak będę mistrzostwa Polski na drugi rok, bo będziemy się starać o Wałbrzych, żeby mistrzostwa Polski cenił, prezesie przyjadę. I cieszymy się właśnie z tej obecności i z tych dobrych słów, bo to jest szansa, że imprezy tenisa stołowego będą tutaj wracały, a jest to kolejna dyscyplina sportu, którą chcielibyśmy, aby gościła w tym obiekcie. Oprócz tego, że organizujemy bardzo profesjonalne, jedne z najwyższej rangi zawodów tenisa stołowego w Polsce z udziałem najlepszych zawodników, to nie zapominamy o amatorach, o tych, którzy traktują tenis stołowy jako formę spędzenia czasu, a jest to dyscyplina, w której mogą rywalizować dziadek z wnukiem i równo z sobą walczyć, równo z sobą grać. Jest to naprawdę dyscyplina, która też wymaga sporego zmęczenia i tutaj staramy się, żeby poprzez właśnie organizację takiego dużej rangi wydarzenia sportowego również promować naszą strefę tenisa stołowego i aby chętni, którzy spędzali tutaj właśnie czas, a ludzie, dzieci zapisywały się do szkółki tenisa stołowego, którą prowadzi Tomek. Tomek Durajczyk jest cały czas czynnym zawodnikiem, jest pracownikiem Aqua Zdroju, przez wiele lat był pracownikiem Ośrodka Sportu i Rekreacji. To jest jego ulubiona dyscyplina sportu, to gwarantuje, że ten poziom będzie na pewno organizacyjny na najwyższym poziomie. To, co nas cieszy, to to, że już praktycznie od dzisiaj mamy prawie w 100% zajęty hotel. Jest tak, że już wszyscy chętni nie są w stanie się u nas pomieścić, przekazujemy do innych hoteli, tutaj dostrzymujemy, bo nasze centrum jest rekomendowane jako obiekt dla właśnie hotelowy, dla właśnie tych zawodów, natomiast już brakuje miejsc i przekazujemy naszych zawodników, osoby, które przyjeżdżają do innych hoteli. To też trzeba podkreślić, że tutaj praktycznie 300 zawodników przyjedzie do naszego miasta z całej Polski. Z jednej strony zobaczą, myślę, nasz obiekt, nasze miasto, z drugiej strony pewnie zostawią też środki swoje finansowe, pieniądze. Po trzecie, myślę, wyniosą z naszego miasta dobre wspomnienia i będą tutaj wracali.